kwaterze prywatnej u pewnej starszej pani, tam gdzie za wiaduktem, takie wieżowce. I organizatorzy powiedzieli, że będziemy bardzo bezpieczni, ta pani nie będzie przychodzić do domu, do mieszkania. I nagle któregoś ranka słyszymy, że ktoś się włamuje. Pół do ósmej, my oczywiście w piżama, otwierają się drzwi, wchodzi ta starsza pani i mówi: Panie Jacku, wstałam rano, upiekłam panu szarlotkę w podziękowaniu za te piękne piosenki. I proszę państwa, to była pani Szyndzierosz, pani Marcelina Szyndzierosz, która, jak powiedziałem w zeszłym roku z amfiteatru o tym zdarzeniu, schodzę na zajutrz do śniadania, na śniadanie z Rysią Bielkowskim, bo mieliśmy ten wspólny koncert, i recepcjonistka mówi: Panie Jacku, ktoś już 2 godziny na pana czeka. I widzę tę starszą panią Szyndzierosz z szarlotką i mówię: dzisiaj też wstałam rano i upiekłam. I proszę państwa, chcę powiedzieć tak, że ta gwiazda to jest dla mnie właśnie taka szarlotka. Dziękuję bardzo. Ja chyba 5-6 razy moje piosenki wygrywało pole, ale jeszcze był dodatkowy aspekt, który może nie jest tak powszechnie znany. Mianowicie ja miałem taki przywilej, że brałem udział, ja to nazywam, w wodowaniu nowych gwiazd, czyli w otwieraniu im jak gdyby drogi. I wiele osób zaśpiewało tutaj swoją pierwszą piosenkę w życiu. I tak właśnie Edyta Geppert zaśpiewała pierwszą piosenkę i wygrała pole, Jaka róża, taki cień. Anna Jurcztowicz, Diamentowy kolczyk. Mieczysław Szcześniak wygrał debiuty piosenką Przyszli o zmroku. Ryszard Rynkowski piosenką Wypijmy za błędy, a potem jeszcze 2 razy zdobywaliśmy tu Grand Prix piosenkami tak, Ten sam klucz i Mrok. Z młodszych wykonawców tutaj debiutował na dużej scenie Krzysztof Antkowiak i śpiewał Zakazany owoc, zdobył nagrodę. I te wszystkie początki tych artystów, które tu były, dodatkowo umacniają mnie w takim ogromnym sentymencie do Opola. Ja bardzo długo nie pisałem nic, bo wydawało mi się, że nie potrafię. Kochałem poezję oczywiście. I w czasach studenckich zacząłem jeździć na giełdę piosenki do Szklarskiej Poręby. I tam spotkałem ludzi, którzy sami pisali piosenki. I oni dawali mi coś tak niesamowitego, bo te ich piosenki były przepiękne. Sami je śpiewali, grali na gitarach. I my z moim przyjacielem Jurkiem Filarem w rewanżu dla nich napisaliśmy pierwsze piosenki, bo oni nas wciągnęli w to środowisko. I gdyby oni nam powiedzieli: słuchajcie, fajnie się z wami śpiewa przy ognisku, ale nie piszcie sami, dajcie ze spokój, to my byśmy się tu nigdy nie spotkali. Tylko że oni zaczęli grać te nasze piosenki, śpiewać razem z nami. Zaakceptowali nas jako twórców. No i tak już poszło dalej.